Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Pan Jakub Kwiatkowski, laudetur Jezus Chrystus. In secula seculorum, amen. Z Pana sugestii by wynikało, że ten program powinniśmy poświęcić dokończeniu czy powtórzeniu odpowiedzi na pytanie jednego z widzów, jak przygotować się do pierwszego w życiu uczestnictwa we mszy trydenckiej. Tak, poprzednio wspominałem, no, jak ważna jest spowiedź święta. Tam pojawiła się też wątpliwość, czy spowiedź trydencka jest inna. No, w katechizmie świętego Piusa X ta formuła wygląda trochę inaczej niż nauczana, powiedzmy, współcześnie przy przygotowaniu do pierwszej komunii świętej i pierwszej spowiedzi. Ale to ja tutaj nie jestem, znaczy nie będę oceniał tego, która formuła jest właściwa, bo na pewno obie są odpowiednie. Kiedy spowiadałem się starszą formułą, to zauważyłem, że młodsi spowiednicy nie bardzo wiedzą, jak reagować przy takiej formule. Znaczy młodsi spowiednicy w parafiach, tak? Tak, tak. Znaczy na co nie wiedzieli, jak zareagować? No, Święty Pius X zaleca, aby zacząć od słów pobłogosław mnie Ojcze, bo zgrzeszyłem. I wtedy następuje błogosławieństwo spowiednika. Natomiast no, nie każdy spowiednik wtedy rzeczywiście błogosławił, tak. Ale to tak na marginesie, no, spowiadać się trzeba po prostu szczerze, tak. Ale to tyle co do spowiedzi. Natomiast jak w ogóle się przygotowywać do takiej mszy świętej? No, na pewno, tak jak mówiłem, ważne jest przygotowanie się duchowe, czyli po prostu oczyszczenie swojego serca, swojego umysłu odpowiednio wcześniej, w ten sposób, aby, no nie wiem, kiedyś zalecano od północy post eucharystyczny, teraz to nie jest obowiązkowe, ale post nikomu na pewno nie zaszkodzi dłuższy niż zalecana od czasu Pawła VI godzina. No też miałem wrażenie z komentarzy internautów, że właśnie sugerowanie, że post w ogóle powinien być, czy powinien być dłuższy, czy częstszy niż tylko w piątek i tylko godzinę przed mszą świętą, to ogromne emocje wywoływało w ludziach. Negatywne. Negatywne, co też zaskakujące. Tak, tak. Gdy kiedyś słuchałem kazania czy wykładu pewnego księdza z Ameryki, tradycjonalisty, to on też wspominał, że kiedy ludziom swoim wiernym zaleca, żeby do swoich modlitw i wszystkiego dołączyli więcej postu, to oni po prostu za głowę się łapią. Jak to jeszcze mam pościć, Ojcze? Ale no, post jest ważny. No, ile kto może, prawda? Msza święta, jeśli odbywa się rano, to nie ma problemu chyba, żeby od północy pościć. No właśnie, kiedyś było tak, że wszystkie, znaczy ta główna niedzielna msza święta była rano, tak. A nie w południe, no bo wszyscy pościli od poprzedniego dnia i jakby poszli na 18 do kościoła, to by nie jedli całą niedzielę, prawda? Tak, czyli na 6 rano czy na 9 rano. Ale mam jeszcze jedno skojarzenie, bo normalnie w tradycji, jeżeli tak to można określić, w procedurze, no powiedzmy, posoborowej, po Soborze Watykańskim II, no jest tak, że ksiądz i ministranci przed mszą odmawiają pewne modlitwy, prawda? Klękają, odmawiają te modlitwy. I tutaj można poznać księdza pobożnego i niepobożnego, bo coraz częściej jest tak, że ksiądz wypada biegiem tam ze swojego mieszkanka, w drodze wciąga na siebie sutannę, to widziałem często takie wypadki, i wpada przed ołtarz, prawda, i gdzieś oglądał coś w telewizji, jakiś serial czy dziennik telewizyjny i bezpośrednio zaczyna po tym natychmiast mszę świętą, nie? Nie modli się, nie wycisza się, nie skupia się, tylko, więc
to przygotowanie do mszy świętej jest nawet w posoborowiu, prawda? Natomiast w trydenckim no, powinno być głębsze, szersze i tak dalej. Tak, o tym też chciałem powiedzieć. Warto przyjść odpowiednio wcześniej do kościoła. No, u mnie w kościele jest tak, że kościół jest zawsze pełny na mszy świętej niedzielnej, więc z o tego... Czy mówi panu jakiej mszy? Trydenckiej. Więc i tak trzeba przychodzić pół godziny wcześniej, żeby siedzieć, ale to jest właśnie dobry czas na to, żeby się pomodlić. Jeśli chodzi o uczestnictwo w mszy trydenckiej, to ja polecam początkującym osobom taką broszurę, książeczkę. To wydawnictwo diecezji sandomierskiej wydało. Części stałe mszy świętej według nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego. Tak. I tutaj są zarówno wszystkie części mszy opisane w dwóch językach, po polsku i po łacinie. Ale więc łatwo korzystać w trakcie mszy, jeśli ktoś nie zna jeszcze modlitw łacińskich, których z czasem się łatwo nauczyć, bo jest kilka tych modlitw, które wierni powtarzają głośno. Natomiast znajdują się, dlaczego to polecam, bo znajdują się tutaj również modlitwy przed i po mszy świętej. Więc jeśli ktoś nie wie nawet jak się modlić przygotowując się do mszy świętej, może po prostu odczytać sobie te modlitwy. To są te modlitwy, które również kapłan powinien odmawiać. Są modlitwy psalmami, są modlitwy świętego Tomasza, świętego Ambrożego. Więc bardzo dobre przygotowanie. I to już bezpośrednio przed mszą. No właśnie nie powinno się tak z biegu po prostu wchodzić. Przychodzę za pięć i wychodzę jeszcze jak trwa ostatnia pieśń i brzydko mówiąc odwaliłem obowiązek niedzielny, tak? Wcale nie o to chodzi. Więc te modlitwy przed mszą i po mszy świętej również są ważne. I do tego przygotowania duchowego także inne lektury można włączyć. Rozmawialiśmy nieraz o doktorach Kościoła. Ja stosuję taką metodę, że powiedzmy w sobotę wieczorem lubię sobie posłuchać tradycyjnych kazań, które są dostępne w internecie księży trydenckich przeróżnych. Jest tego bardzo dużo i to jest wprowadza w rytm tego, że się będzie uczestniczyło w liturgii w niedzielę. Poza tym nie wspominaliśmy też, czy ja nie wspominałem, że zaczynając wchodzić w tradycję, czytałem również sporo encyklik papieży przedsoborowych, które nie są wprawdzie tym nauczaniem ex cathedra, takim najwyższego, na najwyższym poziomie, w sensie najbardziej oficjalną nauką Kościoła. Natomiast encyklika po łacinie to jest okulnik, czyli są to po prostu zwięzłe teksty przybliżające doktrynę katolicką tradycyjną. Zwięzłe, bo encykliki papieży przedsoborowych są naprawdę zwięzłe, często kilkustronnicowe. Dla porównania ponad 20 encyklik Leona XIII, które napisał w ciągu swojego długiego pontyfikatu, prawie 20-letniego, mają tyle objętości, co 3 encykliki obecnego papieża Franciszka. Bo no, współcześni papieże to już lubią, żeby ta encyklika była... Jan Paweł II robił 100-stronicowy encyklik. No właśnie. Więc proszę się nie bać encyklik przedsoborowych, to można w paręnaście minut sobie każdą jedną przyswoić. A dlaczego one są dobre? Bo są właśnie krótkimi wykładami tradycji. Ja lubię szczególnie, sięgałem szczególnie do tych dotyczących modernizmu, potępienia różnych herezji, na których zasadza się modernizm. Więc bardzo polecam Leona XIII, Piusa X, Piusa IX, Piusa XII. Na przykład jest bardzo ważna ta encyklika z 1900 roku o Duchu Świętym, na którą czasami się powołują ci z odnowy w Duchu Świętym, a jakby ją poczytali, to by sobie uświadomili, że coś nie tak, bo tam jest pewna prawda katolicka o Duchu Świętym, o działaniu Ducha Świętego.
Oczywiście, więc bardzo zachęcam jeżeli ktoś chce poznać, co to znaczy tradycyjna nauka, może sięgnąć do dowolnej przedsoborowej encykliki dowolnego papieża i na pewno się nie zawiedzie. Jeśli chodzi o sam przebieg mszy trydenckiej, no bo ktoś, kto nigdy nie miał z nią styczności, może nie wiedzieć po prostu, czego się spodziewać, ale nie ma z tym problemu, bo są nagrania mszy trydenckich dostępne w internecie, nawet na YouTubie, więc można zapoznać się z tym, co wcześniej. Tam wcześniej, tak, jak to wygląda. No bo ludzie boją się nie tylko tego, czy poradzą sobie z łaciną, z łacińskimi modlitwami, do tego właśnie polecam tego typu broszury, jak prezentowałem, ale no, bardzo dużo się klęka, wstaje i mało siedzi, tak, podczas mszy trydenckiej. I co z tym zrobić? Po prostu robić to samo, co cały Kościół, co wszyscy wierni. Naśladować, klękać w tych samych momentach, co inni, wstawać w tych samych momentach, co inni. Jest taka wątpliwość dotycząca Sanctus, kiedy śpiewamy Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Zasadniczo wtedy się stoi, ale wiem z doświadczenia, że większość ludzi i tak klęka, przynajmniej w moim kościele. Więc jeśli nie wiadomo, czy jeśli parę osób stoi, parę klęczy, lepiej zrobić to, co robi większość, i na pewno w ten sposób się odpowiednio uczci Pana Boga. Na pewno klękamy podczas Baranku Boży, Agnus Dei. Jest też dużo znaków krzyża, ale to też po wiernych można się zorientować, kiedy się żegnać. Po prostu trzeba bez lęku wejść do kościoła i naśladować innych wiernych do momentu, aż się człowiek po paru razach nie wejdzie mu w krew, że tak powiem, jakie gesty kiedy wykonywać. Zresztą na mszy cichej czytanej jest dużo łatwiej, bo prawie całą się klęczy. Nawet niewiele się stoi. Stoimy na Ewangelii oczywiście, ale już na błogosławieństwie klęczymy. To jest właśnie ta różnica z nowym rytem, gdzie błogosławieństwo się przyjmuje na stojąco. I do tych modlitw w trakcie mszy dodałbym to, nieraz rozmawialiśmy, jak słuchać mszy świętej trydenckiej, bo co w tych momentach ciszy robić, jak się modlić. Ale ważne jest też to, święty Pius X też pisze, żeby przed samym przyjęciem Komunii Świętej, jak i po przyjęciu Komunii Świętej, powtórzyć w myślach dziękczynienie za to, że możemy przyjmować Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej, jak i powtórzyć sobie przebłaganie Pana Boga za to, że, no tak naucza święty Pius X, za to, że czcimy go w sposób niegodny, no bo w każdej chwili możemy zgrzeszyć rozproszonymi myślami chociażby. Więc warto i przed Komunią Świętą, i po Komunii Świętej i Panu Bogu podziękować, i Pana Boga przeprosić, że nie na dość dobrze uwielbiamy Go. Ja tego nie wymyślam, to jest zalecenie świętego papieża. Dodałbym do tego, że pieśniami, które śpiewa się na mszy świętej trydenckiej, jest chorał gregoriański. Nie zawsze, ale... No tak, na mszy śpiewanej on w paru momentach się na pewno pojawia, gdy śpiewamy Gloria, czyli chwała Bogu na wysokości, i credo, wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. I na no jest, są to piękne, piękne modlitwy, pięknie śpiewane. I po paru razach też można się ich nauczyć, a można po prostu, one są również dostępne w nagraniach w internecie, na YouTubie na przykład, więc można sobie wysłuchać, one są z tekstem nawet na ekranie wyświetlanym, więc można w domu nawet poćwiczyć, jak śpiewać Gloria lub Credo.
kto troszeczkę chociaż ma pojęcie o muzyce, nie będzie też miał problemu z odczytaniem nut chorału gregoriańskiego, bo są bardzo proste. To nie są tak jak w muzyce na instrumentach, jakieś bemole, nuty połówki, ósemki i tak dalej, tylko to są po prostu kropki na pięciolinii, więc łatwo jest opanować melodię i czytanie tych nut. Natomiast no, dobrze jest, jak uczestniczyć również śpiewem w trakcie mszy świętej, dlatego kto ma ochotę, może z łatwością także się przygotować do śpiewu. Chorał gregoriański też niech nikogo nie zniechęca. To są te uwagi, które miałbym jako do powiedzenia, do wątpliwości naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.